Dzień dobry, dzisiaj mamy środę, 15 kwietnia, jest godzina 11, to jest tydzień na giełdach zagranicznych. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym stosującym na co dzień teorię fal Eliota. Dzisiejszy webinar krótki, od razu kilka komunikatów na sam początek. Tydzień na GPW nie będę nagrywał, gdyż jakby te scenariusze, które Państwu przedstawiałem, moim zdaniem są aktualne. A jeśli chodzi o tydzień na giełdach zagranicznych, dzisiaj dosłownie skrócona wersja, ograniczona tylko do wybranych instrumentów i bez view makroekonomicznego. Dzisiaj o godzinie 16 odbędzie się na żywo mój webinar dla klientów zarówno Santander Biura Maklerskiego, jak i również klientów bankowych pod tytułem Rynek akcji w obliczu pandemii COVID-19. I podczas tego nagrania, podczas tego webinaru, który będzie przeprowadzała dla nas zewnętrzna firma, będę opowiadał o całej sytuacji makroekonomicznej, o tym, jak widzę ewentualny dalszy wpływ pandemii na gospodarkę, a tym samym na rynki akcyjne, i podczas tego wystąpienia będzie to zdecydowanie jakby szerszy kontekst makroekonomiczny od tych, które zazwyczaj w tygodniu na GPW, na giełdach zagranicznych Państwu podaję. Dodatkowo będzie cała sesja pytań możliwych, więc zachęcam dzisiaj do udziału w tym nagraniu i z tego też względu wycinam część makroekonomiczną z dzisiejszego krótkiego wpisu, czy też nagrania. Dzisiejsze nagranie poświęcone jest ropie naftowej, które tego jeszcze oczywiście na tych wykresach nie widać, bo są aktualizowane one dzień po dniu. Skupiamy się na ropie naftowej, która poprawiła minimum i tym samym zanegowała swoją strukturę wzrostową. Mieliśmy spotkanie OPEC, jak Państwo pamiętają, mówiłem o tym, że mieliśmy dużą dywergencję, że spodziewam się silnego odreagowania. To odreagowanie z poziomu dołków wyniosło 40%. Liczyłem na to, że po posiedzeniu OPEC uda się wygenerować kolejną nogę wzrostową gdzieś w stronę tego czerwonego prostokąta. Natomiast no, trzeba teraz powiedzieć jedno: no, całe to posiedzenie OPEC zostało negatywnie potraktowane przez rynek, pomimo tego, że dokonano tak naprawdę czegoś niespotykanego w historii kartelu. Po pierwsze, dokonano najgłębszych cięć w historii, po drugie, zaangażowano ponownie kraje współpracujące OPEC+, po trzecie, zaangażowano dodatkowo Brazylię, Kanadę i Stany Zjednoczone w te cięcia. Już się nieformalnie na rynku mówiło o OPEC++. Pomimo tego, pomimo tych olbrzymich cięć, bo de facto całe porozumienie zcięło około 20 do 25, bo to wszystko zależy oczywiście od stanów wyjściowych, które porównujemy, ale ścięta produkcja została o 20 do 20 do 25 milionów baryłek ropy dziennie, a po otwarciu kontraktów terminowych po całym weekendowym spotkaniu ropa naftowa zaczęła od plus 2, podeszła do plus 4, a potem dzień zakończyła na minusie. Kolejny dzień na minusie i dzisiejszy znowu dzień na minusie i poprawienie dołków. Ja specjalnie nie czekałem, jakby specjalnie czekałem z nagraniem dla Państwa, gdyż z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia teorii fal Eliota, była duża szansa na to, że całe odreagowanie od tych wieloletnich minimów ma strukturę impulsową, więc ona neguje się wraz z przełamaniem dołka, które obecnie nastąpiło. W związku z powyższym skupię się na fundamentach dotyczących ropy naftowej i co się dzieje. Pomimo tego potężnego porozumienia, które nastąpiło, i spektakularnych, też długoterminowych cięć, bo cięcia są zaplanowane do końca 2021 roku, to jednak mamy ogromną wyrwę w popycie. Szacuje się, że popyt spadł na ropę naftową o około 35 milionów baryłek ropy dziennie, i nawet z tymi cięciami, powiedzmy w tym scenariuszu najbardziej pozytywnym, wynoszących 25 milionów baryłek ropy dziennie, to i tak mamy sporą nadpodaż. Dlatego też, zanim gospodarka zakończy recesję, w której niewątpliwie już jest, ropa naftowa niestety, ale może się dalej przeceniać. Dodatkowo cięcia mają zacząć obowiązywać od 1 maja, więc rynek ma jeszcze tak naprawdę pole do tego, aby spychać cenę niżej. A patrząc na to, jak mamy dużą
nadpodaż przy ewentualnym jeszcze większym lockdownie gospodarki, bo według Światowej Organizacji Zdrowia nie jesteśmy, że pik zachorowań na COVID-19 jest przed nami, więc można spodziewać się jeszcze większej izolacji gospodarki i jeszcze większego spadku popytu. W Europie i w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że popyt na benzynę spadł między 50 a 70% i to jest ten główny czynnik skutkujący tak dramatycznym spadkiem popytu na ropę naftową. Natomiast tło fundamentalne to jest jedno. Druga rzecz jest taka, i to jest dla mnie jakby kwestia kluczowa, że układ impulsowy na ropie został zanegowany. Wraz z negacją tego układu impulsowego, jestem świadom oczywiście tego, że mamy dużą dywergencję, wraz z przebiciem na dużą dywergencję na wykresie dziennym, natomiast obawiam się takiej sytuacji, jaką mieliśmy choćby w październiku ubiegłego roku. Mieliśmy dołek fali trzeciej, była dalej potężna dywergencja i z poziomu z okolic 50 dolarów ropa spokojnie przeceniła się o kolejnych 20%. W tym przypadku, patrząc teraz, jak niska jest baza, oczywiście te przeceny mogą być większe, czyli to, że jest dywergencja, to nie znaczy, że koniec, bo jak Państwo widzą, w momencie, gdy choćby na tym knocie ustanowiliśmy nowe dno, była potężna dywergencja, a rynek się jeszcze 20% osunął. Dlatego pomimo tego, że mamy dywergencję, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ropa spadła nawet do poziomu jednej cyfry. To jest możliwe. Taki wariant jest dopuszczalny, tak jak Państwu mówiłem, dołek fali czwartej to są te poziomy, gdzie moglibyśmy ewentualnie zakończyć przecenę, czyli rejon gdzieś tych powiedzmy 16 dolarów, natomiast ropa może nawet zmierzać w stronę 10-9 dolarów do tych długoterminowych targetów spadkowych. Tutaj nadmienić trzeba jeszcze jedno, mamy dwa długoterminowe układy spadkowe, które rozważałem, albo układ podwójnego zygzaka W, X, Y i w tym podwójnym zygzaku owa fala B mogła się już zakończyć. To oczywiście umożliwiałoby nawet tą głęboką przecenę w stronę 10 dolarów na zbudowanie tej sekwencji ABC, bądź też po prostu budujemy dalej spadkową falę piątą. Uważam, że że ropa ukształtuje dołek dopiero wtedy, gdy topną indeksy giełdowe, gdy kolejna fala przeceny przyjdzie, czyli kolejne jakby tygodnie są w negatywnej perspektywie dla ropy naftowej. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Zrobiło się ogromne kontango na kontraktach terminowych na ropę naftową, które będzie nawet, można by powiedzieć, dramatycznie psuć wyniki ETF-ów, które odzwierciedlają pozycje długie w ropie naftowej. Praktycznie chyba wszystkie ETF-y na akurat ten surowiec budowane są jako pochodna kontraktów terminowych, tak? Czyli zazwyczaj na przykład najbardziej znany ETF, który w Europie nie jest dostępny, USO, to jest ETF na rynku amerykańskim, on jest budowany jako miesięczne, jako rolki miesięcznych kontraktów terminowych. No i problem jest taki, gdy rolujemy kontrakt, a gdy mamy olbrzymie kontango, czyli różnicę w cenie pomiędzy jednym a drugim kontraktem terminowym, to niestety ta różnica w cenie, ten jakby wzrost, który można by powiedzieć, gdybyśmy oczywiście mieli pozycję ciągłą, nie jest uwzględniony w cenie ETF-a. Innymi słowy, obecnie powiedzmy ropa naftowa kosztuje 20 dolarów i załóżmy mamy takiego ETF-a typu USO. To jest przykład hipotetyczny, natomiast chcę Państwu wytłumaczyć, jak to kontango działa negatywnie. No i mamy załóżmy 100 kontraktów po 20, natomiast kontrakt majowy jest w tym momencie kwotowany po 28 dolarów z 40% premią. I w momencie tej rolki no, ETF będzie odkupował kontrakty po 28. I niestety ten wzrost ceny nie będzie zrealizowany w wartości tego ETF-a, więc to kontango zdecydowanie bardzo negatywnie powinno wpływać na wyniki. W sensie może być tak, że cena ropy nam skoczy 30%, a wartość ETF-a wzrośnie na przykład o 10%. To jest możliwe, taka już historia była, więc to jest drugi czynnik zniechęcający mnie do inwestycji w ropę naftową na chwilę obecną. Pokażę jeszcze Państwu tylko, jak wygląda wariant
krótkoterminowy na ROP-ie, co się wydarzyło. Otóż, tak jak już Państwo teraz widzą w tym moim drugim programie analitycznym, został poprawiony dołek, nieznacznie, ale ten dołek został już poprawiony, cena przebiła minima z 30 marca. Oczywiście mamy tą sporą dywergencję na wykresie choćby 4-godzinowym, jest ona, 4-godzinowy to jest za mały interwał, na wykresie dziennym jest już ona doskonale widoczna, tak, pokaźna dywergencja, ale obawiam się tego, co pokazywałem Państwu wcześniej, że ta dywergencja może się zdecydowanie powiększyć i nie ma problemu, żeby ten kąt linii trendu był po prostu inny. Wracając do wykresu krótkoterminowego, do wykresu godzinnego, tak, przebiliśmy dołek, jest jakieś możliwe odreagowanie z tych poziomów, natomiast to, czym ja mam problem, ta struktura wzrostowa została zanegowana. Co to może być? To oczywiście to najprawdopodobniej jest niedociągnięty, bardzo brzydki zygzak. Nad tą opcją się zastanawiałem. Prawdopodobnie od dołka mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę na tym knocie, falę B i króciutką falę C, czyli formacja niedociągniętego zygzaka ABC. Czym może być ta formacja? To może być początek na przykład jakiejś korekty płaskiej typu ABC, to może być początek trójkąta, albo może być to koniec całej struktury korekcyjnej fali czwartej i ten ruch spadkowy, który na początku wyglądał na kombinację zygzaków, należy go rozpisać najprawdopodobniej jako albo tą kombinację zygzaków i wtedy kształtujemy trójkąta, ale tutaj pewności oczywiście nie ma, albo jest to fala pierwsza, brzydka korekta typu ABC kształtująca falę drugą, wtedy mamy falę drugą i po prostu idziemy spadkową falę trzecią. Ja w takim momencie na układ korekcyjny na trójkąta nie chcę go rozgrywać, może odbijemy w stronę 24 dolarów, natomiast na chwilę obecną uważam, że bardziej prawdopodobne na ropie naftowej jest to, że zostaną poprawione minima głębiej, bo oczywiście minima już zostały poprawione, ale uważam, że mamy większą szansę na to, że ropa kolejnych przeceni się 20, 30 czy 40%, zwłaszcza jeśli zaczną się psuć nastroje, bo po OPEC-u ropa zachowuje się fatalnie, a na rynku w Stanach Zjednoczonych mamy jazdę w górę na indeksie. No i w takiej sytuacji, jeśli zaczną się realizować główne scenariusze, które przedstawiłem na indeksach akcyjnych, będziemy mieli po prostu dość silną tendencję spadkową na rynku ropy naftowej. Z tego względu usuwam oba ETF-y, które Państwu rekomendowałem. Zarówno uważam, że inwestycja w ETF-a Crude LN, jak i Eloil, czyli tą wersję lewarowaną, nielewarowaną, na chwilę obecną nie ma sensu. Nie rekomenduję sprzedawania ropy naftowej, bo jesteśmy na takich poziomach, że raczej należy czekać na kolejną okazję do kupna. Ja mam tą dużą obawę, że no po takim silnym sygnale fundamentalnym jak OPEC plus z perspektywą ewentualnych spadków indeksów, trudno mi sobie wyobrazić na środowisko do silnych wzrostów na ropie naftowej. Gdybyśmy dna nie przybili i ten wątły impuls miałby szansę na realizację, to pozycję długą bym utrzymywał i taką też rekomendację bym Państwu dał. Natomiast na chwilę obecną wygląda to tak, że możemy po prostu kontynuować ten ruch w dół. Spodziewam się spektakularnego odbicia na ropie naftowej, być może nawet w tym roku, natomiast zniszczę jeszcze bazy, a poziomy, które pokazywane były w opracowaniach typu nawet 10 czy 9 dolarów są możliwe, a z obecnych poziomów to jest spadek 50-procentowy. Niewykluczone oczywiście, bo jest taki wariant, że po poprawieniu tych dołków zobaczę strukturę impulsową i po zidentyfikowaniu takiej struktury impulsowej być może powrócę do tych ETF-ów i będę Państwu rekomendował ropę naftową. Natomiast na chwilę obecną, tak jak powiedziałem wcześniej, po fiasku interpretacji tego, co zrobił OPEC plus czy OPEC plus plus i po załamaniu układu technicznego uważam, że na razie z tą inwestycją trzeba się pożegnać. Trudno, nie udało się zrealizować tego 40-procentowego zysku, liczyłem na więcej, no ale w tym momencie nie ma co walczyć z rynkiem i rekomenduję zamknąć te pozycje. Jeśli chodzi o gaz ziemny,
Na razie sytuacja na gazie ziemnym nie wygląda jakby tak źle jak na ropie. Nie spodziewam się poprawienia dołka, więc ta pozycja na gazie ziemnym zostaje. Natomiast chciałem Państwu jeszcze pokazać, co się zadziało na ETF-ach, na kopalniach złota, bo to jest dosłownie spektakularne. Po tym, jak przed całym przeceną rynku spowodowaną COVID-em 19 ustanawialiśmy szczyt na ETF-ie GDX czy GDXJ, czyli na kopalniach złota większych, mniejszych. Walor się załamał, praktycznie przecenił się o połowę, pojawiło się olbrzymie dyskonto versus NAV, no i bardzo silnie ETF odbił, poprawiając maksima. Patrząc na tą sytuację i fakt, że złoto również poprawiło maksima i otwiera sobie drogę do historycznych szczytów w rejonie 1920, wydaje mi się, że to również może być bardzo silny układ prowzrostowy dla tych ETF-ów. To taka krótka aktualizacja i dosłownie pokażę Państwu na moment jeszcze wykresy krótkoterminowe. Zaczynając właśnie od GDX-a, który wyglądał tak, jakby mógł budować jakiegoś brzydką formację korekcyjną, natomiast wybiliśmy szczyty, ten korekcyjny trójkąt został obecnie zanegowany i najprawdopodobniej mamy wariant od dołka 1, 2, 1, 2 i budujemy falę trzecią. W niej 1, 2, 3, 4. Czyli to oznacza, że zdecydowanie, zdecydowanie wyżej i tak jak pokazywałem na wcześniejszym wykresie, możemy spokojnie zmierzać, znowu przełączę tylko program. Tak skaczę między tymi dwoma programami, natomiast no niestety w AMI Brokerze nie mam świec o krótszym terminie. Możemy spokojnie zmierzać w stronę $50. I to jest mój główny view. I to oczywiście te rekomendacje zostają dla Państwa aktywne. No i dosłownie na sam koniec rzut oka tylko na indeksy, na sytuację krótkoterminową, bo więcej o nich będę opowiadał w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o indeksy, trzeba zobaczyć jedno. Te silne ruchy wzrostowe, może zaczniemy od DAX-a, te silne ruchy wzrostowe, które Państwo widzą na DAX-ie, mają ewidentnie charakter trójfalowy. Wygląda to po prostu na wariant kombinacji zygzaków, które buduje albo falę B, albo falę drugą. Natomiast mamy ustanowione maksima opory w postaci tej linii trendu. Doszliśmy prawie do 50% zniesienia Fibonacciego, natomiast wyżej mamy kolejną potężną lukę Bessy. Natomiast na RSI, na wykresie godzinowym czy czterogodzinowym, już mamy sporą dywergencję. To jest sygnał, że kończy nam się układ korekcyjny i możemy wracać do większego ruchu spadkowego. No i podobnie tutaj wygląda sytuacja na indeksie S&P. Także mamy rozległą dywergencję na wykresie godzinowym. Po tych pięciu falach spadków mamy trójfalowe odreagowanie. Układ wzrostowy, który wygląda na wykończony. No i pytanie faktycznie, czy zacznie się, mamy sezon earningsów, czyli wyników finansowych, który się rozpoczął, wczoraj fatalne wyniki banków, totalnie zignorowane przez rynek. No i pytanie, czy kolejne wyniki, które będą publikowane, jednak popsują nastroje i spowodują tą kolejną falę przeceny, której się spodziewam. Wydaje mi się, że to jest na razie główny wariant. Natomiast o kontekście makroekonomicznym, tak jak Państwu opowiadałem, na początku będę się rozwodził, czy będę opowiadał na webinarze, który będzie o godzinie 16. Na naszej stronie internetowej są już dostępne banery i linki do logowania. Myślę, że już w oficjalnym mailingu także Państwo dostali zaproszenie na to spotkanie, więc zachęcam do poświęcenia swojego czasu i obejrzenia trochę więcej. Będę przede wszystkim się starał wytłumaczyć, jak tak naprawdę wygląda epidemia, liczby, słupki, statystyki i czego należy się realnie spodziewać z perspektywy modeli prognostycznych, matematycznych, aniżeli tego, co mówią i chcą, aby było politycy. Jeśli chodzi o tydzień na giełdach zagranicznych, to wszystko o ropie na razie zapominamy, a pozostałe rekomendacje, które Państwu pokazywałem, są aktualne. W tym krótkim update'cie to tyle. Tygodnia na GPW w tym tygodniu nie będzie. No i wracam do regularnych webinarów dla Państwa w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.